Cześć, witam ponownie na moim kanale. Dzisiaj zapraszam Was na test odkurzacza piorącego Ryobi na akumulatory OnePlus model RDC18. Zapraszam. No dobra, słuchajcie, mamy odkurzacz piorący. Tytułem wstępu większość filmów z marką Ryobi na moim kanale. Oczywiście są to narzędzia kupione za moje własne środki. Tutaj ten odkurzacz otrzymałem bezpośrednio od Ryobi do testów. Oczywiście nie otrzymałem żadnego wynagrodzenia finansowego i film nagrywam jak zwykle po swojemu, żeby pokazać Wam, jak sprzęt pracuje. Tyle tytułem wstępu, ale zawsze chcę, żeby to było przejrzyste. Dobra, mamy odkurzacz model RDC18, przypominam. Jest to no, w sumie bardzo świeża nowość, jeśli chodzi o ten sprzęt w marce Ryobi. Generalnie powiem Wam szczerze, że takiego odkurzacza chyba nie widziałem w innych markach, ale przyznaję się, że nie robiłem jakiegoś tam większego dochodzenia. Wydaje mi się, że jak już, to jest to jedna z nielicznych marek, która takie coś wprowadziła na akumulator. I słuchajcie, bardzo fajnie, ponieważ no, taki odkurzacz naprawdę może okazać się bardzo fajnym urządzeniem, ale po to nagrywam ten film i po to go sobie sprawdzimy w praktyce. Model RDC18, chyba mówię to już trzeci raz, koszt w sieci to około 780 zł. Tak jak mówię, jest to nowość, więc jeszcze za wiele witryn, za wiele stron go nie oferuje, za wiele sklepów. Może potem ta cena ulec zmianie. Słuchajcie, może jakieś podstawowe parametry. Jeśli chodzi o ssanie, to mamy tutaj 4,3 kPa. Natomiast moc ssania jest wyrażona też w 13 R-watach. I generalnie, jeżeli przyrównacie sobie tą liczbę do normalnych odkurzaczy, nie piorących, tylko normalnych, no to ta liczba wydaje się niska, ale oczywiście to jest totalnie inne urządzenie, więc te parametry tak naprawdę może jakoś nam tutaj super nie są potrzebne. Jeszcze mamy podaną przez producenta maksymalny przepływ powietrza, jest to 480 litrów na minutę. Nas oczywiście będzie najbardziej interesowało, jak to w praktyce wygląda, jak to działa, dlatego też sobie to przetestujemy. Zobaczmy sobie po prostu teraz na budowę całego odkurzacza. Powiem Wam od razu to, co wyczytałem na stronie producenta, to co zauważyłem w instrukcji, to to, że plastikowe przezroczyste elementy, które możemy zdemontować, czyli te wszelkie tutaj pojemniki, możemy umyć w zmywarce, co akurat jest bardzo fajne, ponieważ jeżeli gdzieś tam po naszej pracy zapomnimy tego dobrze doczyścić, to wtedy możemy sobie to wrzucić do zmywarki. No i dobrze, przejdźmy sobie teraz do budowy samego odkurzacza. Pierwszym elementem przezroczystym, jaki tutaj widzimy, to jest oczywiście tutaj ta ssawka, którą możemy zdemontować i właśnie, tak jak mówiłem, po prostu wrzucić do zmywarki, żeby ją sobie dokładnie wyczyścić. Kolejnym elementem jest tutaj zbiornik na nasz detergent. Na zwykłe wciśnięcie tutaj mamy element, który odkręcamy, nalewamy sobie płynu. Tutaj mamy miarkę do 100 ml. Ogólnie producent podaje, że to jest o pojemności 140 ml. Tak samo to z powrotem wpinamy, po prostu dociskamy. No i tutaj jest nasz pojemnik na brudną wodę. Tutaj go zwalniamy i wyciągamy. I też go możemy sobie wrzucić do zmywarki. Mamy zaznaczone max, czyli moment, w którym wypadałoby opróżnić te nieczystości i mamy tutaj oczywiście uszczelkę, żeby ta woda nam się nie wydobywała z tego pojemnika. Na końcu mamy oczywiście miejsce na baterię i tutaj dwa słowa. Po pierwsze, odkurzacz oczywiście jest tutaj wodoszczelny. Jeśli chodzi o akumulator, mamy tutaj też, jak widzicie, uszczelkę. Zamykają się w ten sposób i tutaj mamy taki klips, który to dociąga wszystko ładnie. Widzicie? No i od razu to, co widać wrzucone. Mam tu akumulator 5. Na takiej sobie będziemy testować, ponieważ po prostu większej nie włożymy. Pokażę Wam, gdzieś tu mam pod ręką 9. No zresztą już to chyba widzicie po prostu, że ten pojemnik jest przewidziany na akumulator 4 i 5 maksymalnie, czyli na dwóch pakietach. Tutaj jeżeli mamy 3 pakiety, no to nie ma najmniejszych szans. No słuchajcie, ogólnie a propos tych akumulatorów, to producent podaje, że na takiej 5 jesteśmy w stanie pracować około 60 minut, co jest akurat bardzo fajnym wynikiem. 9 też jest już ciężkim akumulatorem, a to jednak jakby nie było, musimy machać ręką i nadgarstek mógłby troszeczkę to odczuć, jakbyśmy mieli tutaj dużo większy akumulator. Wydaje mi się też, że ktoś, kto jest w systemie OnePlus, raczej ma więcej akumulatorów niż jeden, ale trzeba tutaj zauważyć, że 9 nie wchodzi. No i właśnie, propos wagi. Zważymy sobie urządzenie na razie bez akumulatora, jednak pamiętajcie o jednej rzeczy. Tutaj teraz są puste zbiorniki, no jakby zawsze będziemy pracować z jakimś detergentem i potem będziemy wciągać tą wodę, więc też tam troszeczkę dojdzie. Ale zobaczmy sobie samo urządzenie. Mam nadzieję, że uda mi się to jakoś. Producent podaje 2,5 kg, no jest 2,557 dokładnie, więc waga jest bardzo dobrze tutaj podana przez producenta i zapniemy sobie 5. Teraz może troszkę przeważać.
I mamy 3300. No i zobaczcie, 3300, tak jedną ręką machać troszeczkę dłużej, ostrość się zgubia. No to jeżeli będzie tu dziewiątka, to oczywiście będzie to jeszcze bardziej problematyczne. Trzeba o tym też pamiętać, więc tutaj myślę, że akumulator piątka akurat jest takim fajnym złotym środkiem pomiędzy czasem pracy, a jeszcze jakąś tam w miarę sensowną wagą. Dobra, może jak już tutaj podałem Wam wagę i tak dalej, zmierzmy sobie, to jest strasznie nieregularny kształt, ale powiedzmy, że gdzieś tutaj od, zapnijmy sobie tylko to tutaj, tą obudowę baterii, od najbardziej wystającego elementu tutaj tej ssawki do końca akumulatora, żebyście mieli mniej więcej obraz, jakie tutaj są rozmiary. To jest około 52 cm. Tak jak stoi do tej rączki górnej, to jest, słuchajcie, około 21 cm. Natomiast tutaj no, grubość tego odkurzacza bardzo orientacyjnie, słuchajcie, jest to 14-15 cm, on tutaj się troszeczkę bardziej poszerza. No i dobra, słuchajcie, tutaj panel sterowania, ogólnie to czarne, to jest ogumowanie, to też jest ogumowanie i powiem Wam, że taka fajna guma, fajna w dotyku, naprawdę solidnie się to trzyma i to też jest ogumowane. Tutaj mamy power, mogę go zresztą odpalić. Odkurzacz nam pracuje. Ale teraz oczywiście nie pracuje stopka. Jak widzicie, stopka stoi. Tutaj mamy dodatkowy przycisk do włączenia stopki. No i tutaj jest oczywiście przycisk do spryskiwania detergentu. Ja już wyłączę, żeby tutaj nie hałasować. Tutaj jest oczywiście, powtórzę, bo może nie było słychać, przycisk do spryskiwania detergentu. Tutaj mamy dyszę, jak widzicie. Co jeszcze warto tutaj zobaczyć? Czekajcie, mam coś pod ręką. Mam tutaj, to oczywiście tutaj możemy... O, chyba tym nie dam rady. Może wezmę jakiś śrubokręt po prostu. Trochę mały, ale zobaczymy. Możemy oczywiście sobie tą szczotkę, niczym w normalnych odkurzaczach, wyciągnąć i wyczyścić. I tutaj też standardowo, tak jak w zwykłych odkurzaczach, z taką turboszczotką mamy takie nacięcie, gdzie możemy sobie czy to nożyczkami, czy nożykiem do tapet wyciąć po prostu włosy, które gdzieś tam nam się dostaną i różne inne zanieczyszczenia. Co tutaj jeszcze widziałem w instrukcji, to tutaj mamy filtr. Taka zwykła gąbka, którą też trzeba czy to czyścić, czy wymienić, jeżeli tego wymaga. Tutaj jeszcze taki fajny gumowy stoper. W momencie, kiedy odkładamy odkurzacz, to akurat się opiera na tym stoperze. Dobra, słuchajcie, myślę, że nic bardziej Was nie interesuje, jak po prostu działanie tego odkurzacza w praktyce. Spróbujemy sobie to zobaczyć, jak działa w samochodzie, na tapicerce i jakiś oczywiście dywan. Aha, jeszcze jedno, zanim zaczniemy. Totalnie zapomniałem, cały czas tutaj w tle stał płyn do tego odkurzacza, a w zasadzie koncentrat, ponieważ tutaj mamy podane proporcje 4 jednostki wody do jednej tego koncentratu i oczywiście go mamy w zestawie. No i dobra, słuchajcie, przechodzimy do pierwszego testu. Testujemy, tak jak mówię, na baterii piątce, w pełni naładowanej. Zrobiłem sobie ten koncentrat, dałem 80 ml wody, 20 litrów koncentratu. Tapicerka, fotel kierowcy, stan widać jaki jest, powiem Wam szczerze, w kamerze nawet wygląda gorzej. Od kilkunastu dni ostatnio robiłem remont, więc też używałem akurat tego auta, więc tutaj też odzież, w jakiej używałem tego samochodu, no nie była pierwszej czystości, ale wiedziałem już, że będę mieć taki odkurzacz do testu, więc nawet go nie czyściłem, jest tylko wczoraj odkurzony. Generalnie to też niektóre tutaj, wiadomo, to już są tak naprawdę przetarcia, a nie brud, ale zobaczymy, jak z tym sobie poradzimy, ale oprócz tego fotelu kierowcy, spróbujemy też sobie doczyścić fotel z tyłu, ponieważ jak widzicie, tu są typowo plamy. No, efekt małych dzieci, tam widać fotelik. Zobaczymy, jak sobie poradzimy z plamami. Nawet nie wiem po czym i nie wiem, jak dawno powstały. No, są plamy. Zobaczymy, co z tego wyjdzie. I zanim zaczniemy, to jeszcze słówko, jak to w ogóle powinno wyglądać. Słuchajcie, no mamy nalany detergent. Najpierw spryskujemy powierzchnię tą chemią. Generalnie ja kiedyś akurat koledze tak epizodycznie pomagałem w takiej pracy, gdzie robiliśmy takie rzeczy, tylko że takimi maszynami profesjonalnymi, przemysłowymi, ale zasada działania jest taka sama. Tutaj według producenta i ogólnie powinno to wyglądać tak, że spryskujemy tą chemią. No powinniśmy dać troszeczkę czasu tej chemii, żeby zadziałała. Następnie nie odpalamy odkurzacza, bo on wtedy już włącza ssanie. Odpalamy samą szczotkę, bo tu jest też taka opcja. Zobaczcie, jak kliknę to, to tylko pracuje szczotka. I wtedy tą szczotką sobie dokładnie czyścimy nasz, no w tym wypadku, fotel. I potem odpalamy normalnie odkurzacz i wtedy wysysamy tą brudną wodę. Oczywiście brudne wodę z zanieczyszczeniami. O, w ten sposób chciałem powiedzieć. I to jest teoretycznie koniec. Ja w tej dodatkowej pracy, o której Wam mówiłem, no tak byłem uczony, że jeszcze po spryskaniu chemii i odkurzeniu tej chemii powinno się tutaj jeszcze napełnić czystą wodę. Spryskać to czystą wodą i jeszcze zebrać z
z tą wodą. I powiem Wam, że z doświadczenia to faktycznie działało lepiej, ponieważ wciągając jeszcze czystą wodę, nie dość, że było widać, że jeszcze pobieramy tą wodę i jest ona dosyć zabrudzona, no to jeszcze lepiej odsysaliśmy wtedy tą chemię. Czy to jest tu potrzebne? To też zapewne zależy od zastosowanej chemii. No to były maszyny profesjonalne, przemysłowe i tam była też totalnie inna, bardziej agresywna chemia. Tutaj może to nie będzie potrzebne, jednak takiego tipa Wam mogę sprzedać. No to co? Słuchajcie, spryskajmy sobie troszeczkę ten fotel. Jak widzicie, mocno, agresywnie to pryska. No dobra, może nie będę więcej pryskał, bo też już kwestia pogody i zobaczymy, jak to mocno wciąga. Totalnie nie wiem, czego się spodziewać, żeby mi to jakoś wyschło. I co? Zostawię to, słuchajcie, dosłownie sobie na 2-3 minutki, może na 2 i zaczniemy odkurzanie. Dobra, minęły dosłownie 2 minuty. Odpalam szczotkę i próbuję to teraz sobie porządnie wyczyścić. Samą szczotkę teraz odpalam. Wybaczcie, jeżeli czasami Wam będę zasłaniać kadr, no ale drzwi od auta, statyw jest ciężko. Dobrze, ten fotel sobie troszeczkę odsunę, żeby mi nie przeszkadzała kierownica. Nawet powiem Wam, że jeszcze sobie troszeczkę spryskam. A co tam? Raz się żyje. No i dobra. Odpalam sanie samo, sam odkurzacz i wciągamy te nieczystości. Zanim przejdziemy do tego zaplamionego fotela, pokażę Wam tylko, co to w ogóle jest, to jak błoto wygląda. Ale myślę, że jak na takie zanieczyszczenie zdecydowanie za mało napsikałem tego detergentu, tutaj dam więcej. Dobra, słuchajcie, moje pierwsze użytkowanie tego odkurzacza tak naprawdę, nie wiem czego się spodziewać, zobaczymy jak to wyjdzie. Ja jakoś super długo tego nie robiłem, tak naprawdę po 3 minuty poświęciłem na każdy z foteli. Oczywiście widzicie teraz, że to wygląda spoko, no bo to jest mokre. Także ja zostawiam sobie otwarte auto, jest ładna pogoda. Mam nadzieję, że to jeszcze dzisiaj mi sensownie wyschnie. Tutaj widzicie, gdzie jest mokre, gdzie suche. Na tych boczkach się nie skupiałem się bardziej na tym środku tapicerki. Tam też doskonale widać, gdzie jest mokre, gdzie suche. Zostawimy to sobie aż wyschnie i zobaczymy, jak to będzie wyglądało, czy te plamy udało się usunąć. No i słuchajcie, w międzyczasie jak tapicerka w samochodzie schnie, to jakiś dywanik z pokoju dziecięcego, też jak widać na tym białym, szczególnie plamy, spryskujemy. Ta sama zasada, spryskujemy i zobaczymy jak to wyjdzie. Dobra, wiecie co, przeniosę się na płaskie, na trawie to głupi pomysł.
to chyba nie wymaga komentarza. No dobra, słuchajcie, dywan jest suchutki. Na słońcu, nie wiem, 20-30 minut zostawiłem go, jest suchutki. No wygląda bardzo dobrze. Generalnie powiem Wam, że wszystkie plamy zeszły. To wygląda jak nowy, no co tu dużo mówić. Przyniosę go jeszcze w to zacienione miejsce na trawie, gdzie zaczynaliśmy nagranie. No i tak wygląda tutaj w tym zacienionym miejscu. Teraz Wam wkleję kadr właśnie z przed robotą, po prostu jak to wyglądało. I obok wkleję Wam zdjęcie po, jak to wygląda. Natomiast jeśli chodzi o tapicerkę samochodu, niestety auto stoi w cieniu. Wiadomo, że to w środku troszeczkę gorzej istnieje. Dam jeszcze troszeczkę czasu na wyschnięcie, żeby ten efekt nie był zakłamany. No i dobra, jeszcze troszeczkę czasu zostawiłem tapicerkę i słuchajcie, jak to wygląda. No kurczę, wygląda naprawdę dobrze. Co tu dużo mówić. Tutaj też Wam wklejam teraz kadry, jak to wyglądało przed, jak wygląda teraz. Generalnie tutaj no naprawdę tapicerka była mocno brudna i słuchajcie, zastanawiałem się właśnie, tak sam zresztą mówiłem na początku, że to wygląda już jak wytarty materiał, taki wyślizgany, że tak powiem, świecący bardziej i myślałem, że to się jakoś za bardzo nie domyje, jak widać super. I z tego co pamiętacie, ja się bardziej skupiałem na środku, czyli się gdzieś tu boki złapałem, ale tutaj narożników totalnie nie złapałem i to widać, one są tutaj takie matowe, takie bez życia, no po prostu są brudne. Natomiast najbardziej gdzie widać różnicę? Tutaj na tym oparciu. Zauważcie, że tam w ogóle to nie było oczyszczone i to tam faktycznie jest ciągle naprawdę bardzo brudne. Widać różnicę właśnie między siedziskiem, a tym tutaj oparciem. No jest różnica. Natomiast teraz przenieśmy się do tyłu i zobaczymy, czy zeszły te plamy. No i proszę, nie ma żadnych plam. To jak widzicie jest już totalnie suche, nie ma tam nigdzie żadnych przejść, nie ma żadnych różnic, jeśli chodzi o suchy, a mokry materiał. To totalnie już fajnie mi wyschło, nawet pod ręką czuję, że to jest po prostu sucha tapicerka. No i nie ma nic. Tutaj jest po prostu też w lepszym stanie ta tapicerka, jest to tylna kanapa, więc tutaj wiadomo, że ona jest dużo mniej zużyta niż fotel kierowcy, ale plam nie ma, po plamach nie ma śladu. No dobra, słuchajcie, krótkie podsumowanie. Najpierw może Wam pokażę po tym, co widzieliście teraz na nagraniu, ile zeszło z akumulatora piątki. Jedna kreska, także bardzo fajnie. Oczywiście to nie trwało zbyt długo. No i małe podsumowanie. Słuchajcie, o ile ten dywanik, to spodziewałem się, że to po prostu dobrze wypadnie. No nie był tam jakiś nie wiadomo jaki brud. O tyle, jeśli chodzi o zanieczyszczenia na tapicerce samochodowej, to jestem naprawdę pozytywnie zaskoczony. Tym bardziej, że tak jak mówię, poświęciłem 3 minuty na jeden fotel kierowcy i 3 minuty na te pół kanapy z tyłu, więc naprawdę fajnie. Też to robiłem pierwszy raz tym odkurzaczem. Trzeba też poznać sprzęt, czy dawać więcej, czy mniej tej chemii, czy dłużej szorować, czy krócej, wiecie o co chodzi. Wyglądało naprawdę fajnie. Słuchajcie, przypomnę o jednej rzeczy, bo też troszeczkę, może nie do końca, bo powiedziałem, że dziewiątka nie wchodzi i nie możemy z tym jakby używać. Oczywiście możemy używać z dziewiątką. No tutaj mamy pojemnik, który na akumulator, który jest z uszczelką, czyli chroni nasz akumulator przed wodą. No tak nam się nie zamknie, ale no jeżeli akurat jest ktoś w systemie OnePlus i posiada tylko dziewiątkę. To oczywiście nie szkodzi nic, nie stoi nic na drodze, żeby używać ten akumulator no, w ten sposób. Słuchajcie, wtedy po prostu nie macie ochronionego akumulatora przed wodą, ale powiem szczerze, że to urządzenie, mimo że no, ma w sobie wodę, ma brudną, ma czystą, ma chemię, to nie jest jakimś urządzeniem, które jest z wysokiego ryzyka, że coś tu zalejemy, akumulator, powiem szczerze. No, gdyby to była myjka ciśnieniowa, to jednak faktycznie inaczej by to wyglądało. Tutaj tak naprawdę spryskujemy sobie tylko dyszą naszą czyszczoną powierzchnię i to odkurzamy, więc tutaj raczej bym się o to nie martwił. Od biedy można tak używać. Oczywiście będzie nas to troszeczkę irytować. I jeszcze jedna rzecz, o której zapomniałem, to trójka High Energy, która jest na ogniwach 21700, więc jest szerszym akumulatorem. Więc pewnie też moglibyście się zastanawiać, jak wygląda sprawa z tym akumulatorem. I tutaj już nie ma żadnego problemu. Szerokość jest odpowiednia, także ten akumulator się tu zamknie w obudowie. Natomiast co do samego działania, chciałem Wam jeszcze bardzo pokazać chociażby na jakimś narożniku, no ale tak się składa, że akurat mam skórzany narożnik, więc no nie bardzo było jak to pokazać, ale nie oszukujmy się, taki dywan i taka tapicerka, no to w zasadzie takie dwa podstawowe materiały, do których takie urządzenie będzie używane i wyglądało to naprawdę fajnie. Oczywiście wiadomo, że normalne sieciowe, że tak powiem klasyczne odkurzacze piorące będą mocniejsze, ale też no, są większe, jakby nie było. Co prawda w klasycznych odkurzaczach piorących jest to tak rozwiązane, że mamy końcówkę z dyszą spryskującą i z sawką na przewodzie elastycznym, tak, na wężu, więc łatwiej w przypadku na przykład samochodów jest nam dość. Tutaj jednak to jest spory dosyć odkurzacz i gdzieś tam przy czyszczeniu samochodu może nam gdzieś ta wielkość troszeczkę nas ograniczać, troszeczkę nas irytować. W przypadku
gdzieś tam tapczanów, wypoczynków różnych i dywanów, nie ma z tym problemu. Jednak trzeba pamiętać, że no to jest urządzenie akumulatorowe, mimo że może i słabsze, jednak ma dużo swoich plusów. Słuchajcie, po pierwsze miejsce, tak, gdzieś to wrzucić do szafki, to nie problem. Po drugie, no wyobrażam sobie sytuację, że wielu z Was chociażby mieszka gdzieś w blokach na osiedlu i na przykład możecie takiego sprzętu użyć do czyszczenia sobie auta na parkingu, gdzie nawet nie macie prądu i nie macie możliwości jakoś tam przedłużać czas 10 piętra rzucać z okna, prawda? A nie macie garażu pod blokiem, no to w ogóle wtedy jesteście troszeczkę ograniczeni, jeśli chodzi o takie czyszczenie pod blokiem, a tutaj bierzecie sobie taki sprzęcik i możecie sobie wyczyścić tapicerkę. Tak samo jeśli chodzi o czyszczenie w domu. No wydaje mi się po prostu, że odkurzacz piorący, duży, taki normalny, sieciowy, wyciąga się raz na jakiś czas, bo nie oszukujmy się, czyszczenie dywanów i tapicerek raczej się robi raz na jakiś czas, a mając takie urządzenie, można to robić po prostu częściej. A skoro możemy używać tego częściej, bo jest łatwiejsze w użytku, to po prostu no, mamy te nasze dywany, te nasze wypoczynki w lepszym stanie i nie potrzebujemy aż tak mocnego sprzętu, żeby je potem doczyścić raz na jakiś czas, raz na rok, czy raz na 3 lata, tak? Ogólnie jak zwykle. Chciałem Wam pokazać, jak sprzęt działa. Ja jestem pozytywnie zaskoczony, szczególnie jeśli chodzi właśnie o tapicerkę samochodową. Domyło plamy, doprało się bez problemu, fotel kierowcy wygląda naprawdę fajnie. Także widzieliście, jak działa i oczywiście decyzję zostawiam dla Was. Dzięki za oglądanie, pozdrawiam, trzymajcie się, cześć!